tej perspektywie Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej, Polska jak nigdy w historii swojej obecności w Unii Europejskiej nie otrzymała tak ogromnych środków finansowych. 770 miliardów złotych, drodzy Państwo. Część tych pieniędzy oczywiście w ramach wieloletniej perspektywy finansowej, część to instrument odbudowy, natomiast bardzo istotne, wielkie pieniądze, które pozwolą Polsce odbudować gospodarkę po czasie pandemii, ale też zadecydują, drodzy Państwo, o tym, o miejscu Polski w Europie i świecie w ciągu najbliższych lat. To jest bardzo wielkie i ważne wyzwanie dla wszystkich polityków. Te środki, które w sumie łącznie z budżetu Unii Europejskiej, te 770 miliardów, to także środki na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia, na szpitale i na zmianę pewnych strategii w ochronie zdrowia. Bo pandemia pokazała, że nie wszystko dało się tak od razu zorganizować, że jednak musimy pomyśleć o ochronie zdrowia jeszcze raz kompleksowo. Co prawda podchodzimy do tego tematu co jakiś czas, ale po pandemii będziemy mieli naprawdę dużo do zreformowania też w ochronie zdrowia. Dzisiaj musimy też przygotować się do, jak to mówią, do odbudowy naszej gospodarki. Pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy niestety są w niektórych nie jednym bardzo trudnej sytuacji, bo nawet i wspierane przez rząd nie pozwolą na to, żeby całkiem odbudować. Jesteśmy młodą demokracją. Brakuje nam silnej jeszcze klasy średniej. Dlatego apeluję do wszystkich, tak jak Jan Paweł II, który mówił o solidaryzmie, gdy w tych trudnych sytuacjach, jakie jesteśmy, że Polska to nasza ojczyzna, to jest matka, którą trzeba po prostu szanować i kochać. Ja apeluję, chociaż w naszym rządzie też są spory, dyskutujemy nad tym, co najwięcej dać, ale z drugiej strony opozycja też, historycznie patrząc, przez 300 lat, zawsze gdy przyszły trudne czasy, była razem, od lewa do prawa. Dzisiaj też apeluję, bądźmy solidarni.